Dzięki, witajcie na WordCampie. To będzie wspaniały WordCamp, jestem o tym przekonany. Nazywam się Maciek Swoboda i opowiem wam dzisiaj trochę o miłości do WordPressa. I zacznę od slajdu, który pokazuję w zasadzie w każdej swojej prezentacji od 5 lat. I nic się w tym temacie nie zmienia. Jestem zakochany w WordPressie od 2006 roku. Jedyne, co się w tym slajdzie zmieniło w zasadzie od tamtej pory, to to, że teraz serduszko nie jest na górze, tylko po prawej stronie. Jest to miłość wzajemna. WordPress zmienił moje życie totalnie, i zawodowe, i prywatne. I chciałem wam opowiedzieć o tym, jak to się stało. No i moja WordPressowa droga zaczęła się od bycia użytkownikiem. Właśnie w 2006 roku po raz pierwszy zainstalowałem WordPressa. Od razu się w nim zakochałem. Natomiast na początku korzystałem z niego jako bloger, prowadziłem też kilka mikroserwisów, no ale z czasem chciałem zobaczyć, co w tym WordPressie można również zmienić. Logo, kolory, przesunąć jeden element w to miejsce, drugi w tamto. No i powoli zacząłem stawać się deweloperem. Tak mniej więcej w latach 2008-2009 zacząłem robić też strony dla klientów. A w 2013, idąc dalej tą ścieżką, założyłem firmę WP Desk. I bardziej już też ta ciężkość z kodowania, z bycia deweloperem przechodziła na bycie przedsiębiorcą, zajmowanie się tym, żeby firma się rozwijała, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby zespół mógł efektywnie pracować. No a od WordCampa również w Warszawie, tak jak u Magdy, stałem się miłośnikiem WordPressa i również kontrybutorem, chociaż akurat słowa kontrybutor, kontrybucja za bardzo nie lubię, ale tak się przyjęło, że tak się mówi. No i od tamtej pory zacząłem udzielać się coraz bardziej i tak jak o tych trzech pierwszych punktach mówiłem rok temu, to teraz chciałbym się skupić na tym ostatnim. I chciałbym zacząć od takiej koncepcji, którą wysunął jeden z twórców WordPressa, czyli Matt Mullenweg. On też został zainspirowany właśnie do napisania tego wpisu blogowego poprzez uczestnictwo w którymś z WordCampów. No i on zaproponował taką zasadę Five for the Future, czyli piątka dla przyszłości. No i Matt napisał, że uważa, że taką dobrą zasadą, aby społeczność WordPressowa mogła się rozwijać, to aby organizacje, które chcą uczestniczyć w tym rozwoju WordPressowego tortu, a nie tylko czerpać z niego, powinny przeznaczyć 5% swoich zasobów ludzkich do pracy nad core WordPressa, tak? Czyli nad tym rdzeniem. No i Matt od razu też napisał, że Automatic, no na tamten moment, w 2014 roku, Automatic miał 217 pracowników. No i to by wymagało tak naprawdę, żeby ponad 10 osób na pełny etat pracowało tylko i wyłącznie nad tym, żeby rozwijać WordPressa, a nie bezpośrednio nad zyskiem firmy. No i Matt powiedział, że Automatic nie jest jeszcze gotowy, natomiast w tym kierunku chcą zmierzać i uważa, że ta zasada tych 5% pozwoliłaby WordPressowi rozwijać się bardzo szybko i bardzo efektywnie. Myślę, że jest kilka osób z Automatica. Nie wiem, czy będziecie, może na przykład, jak będzie sesja pytań, jeśli jakieś informacje na ten temat macie, jak to wygląda teraz, to powiedzcie. Natomiast ja bym tutaj chciał jeszcze odnieść się do jednego słowa. O, nie widać niestety lasera, ale chodzi mi o to słowo core, czyli ten rdzeń WordPressa, ponieważ on bardzo często jest rozumiany jako kod, tak? Czyli ten core, no to jest kodowanie, programowanie i że to jest tak naprawdę sedno tego WordPressa. Natomiast Matt w tym swoim wpisie wymienił również inne rzeczy i mówiąc o core, nie mamy tak naprawdę na myśli kodu. Mówiąc o core, mamy oczywiście na myśli development, Matt też wymienił to na pierwszym miejscu, ale jest również szereg innych rzeczy, czyli między innymi dokumentacja. Ja tutaj dokumentację nawet bym rozszerzył na różnego rodzaju poradniki, wpisy blogowe, czyli wszystkie treści, które pomagają nam w tym, żeby WordPressa zrozumieć, używać go efektywniej i rozwiązać nasze problemy. Jest to również bezpieczeństwo, tak? Temat nie jest ani związany stricte z kodem, ani nie jest związany stricte z WordPressem, czyli jeśli jesteście ekspertami do bezpieczeństwa, również możecie pomóc WordPressowi w rozwoju. Są oczywiście fora wsparcia, na których wielu użytkowników szuka pomocy i pracy tam nigdy nie zabraknie.
Możemy tam również pomagać, nie mając w zasadzie żadnej wiedzy programistycznej. Tutaj już trochę takiej wiedzy się przyda, czyli jest to również przegląd motywów. Każdy motyw, który trafia do oficjalnego katalogu WordPressa, musi przejść weryfikację, czy jest zgodny z licencją GPL oraz czy spełnia standardy. Są to również wszelkiego rodzaju szkolenia i tutaj też nie myślcie o tym, jako, że to musi być stricte związane z WordPressem, bo to mogą być tematy około WordPressowe, tak jak wczoraj mieliśmy warsztaty z SEO i z analityki na przykład. Także również tutaj w tych kategoriach można pomagać, niekoniecznie będąc programistą, niekoniecznie mając stricte wiedzę związaną z WordPressem. Jest to oczywiście testowanie, też żeby testować też nie trzeba często napisać ani kawałka kodu. No i tłumaczenia, czyli taki też mój konik, ponieważ sporo też już tłumaczyłem i motywów, i wtyczek, też możemy pomagać w kategorii tłumaczenia. No i czytając sobie to, skłoniło mnie to właśnie, żeby się zastanowić, jaka jest największa wartość w ogóle WordPressa. No i tak jak jechaliśmy na WordCamp w Poznaniu, to zaczęliśmy się zastanawiać z Krzyśkiem Dyszczykiem, moim wspólnikiem, który często krytykuje WordPressa za to, jak on wygląda w środku. No i powiedzieliśmy sobie, że kod WordPressa to spaghetti, a tak naprawdę to nie użyliśmy słowa spaghetti, tylko tego słowa tutaj podobnego do tego magic. Natomiast tak jest, myślę, że nie będziecie się tutaj polemizować. Spaghetti code to jest kod, który jest trudny w utrzymaniu, który czasami po prostu jak zmieniasz w jednym miejscu, to w pięciu innych wybucha. I to się oczywiście zmienia, o tym też tutaj nie chciałbym się za bardzo na tym skupiać. Natomiast generalnie tak jest. I myślę, że jak myślimy o WordPressie, to ta technologia, która za nim stoi, jest już dość przestarzała. Oczywiście powstaje teraz Gutenberg, pisany w JavaScriptie i jest to szansa dla ludzi, którzy chcą pracować faktycznie w nowych technologiach, żeby mogli to robić, ale tak naprawdę te wszystkie zaszłości, które wynikają między innymi z tego, że WordPress bardzo mocno stawia na kompatybilność, to powoduje, że ta technologia nie jest na najwyższym poziomie i są CMS-y, które są dużo bardziej rozwinięte, ale również też często kosztem właśnie braku tej kompatybilności. No i jak miałbym sobie w ogóle powiedzieć, tak, skoro nie technologia w tym WordPressie jest najważniejsza, no to co w tym WordPressie jest najważniejsze? No i idąc tym tokiem rozumowania, w zasadzie doszedłem do według mnie jedynej słusznej konkluzji, czyli że WordPress to ludzie. Jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czym jest WordPress, to myślę, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że WordPress to są ludzie. To jesteście wy, to jestem ja, to są organizatorzy, wszystkie osoby zgromadzone na tej sali, które chcą się WordPressa uczyć, które chcą z nim pracować, które robią to na co dzień. To jest swoją drogą zdjęcie, pewnie też wielu z was na nim jest, z poprzedniego WordCampa w Lublinie. I jeżdżąc również na polskie WordCampy, ale również na zagraniczne, uważam, że społeczność WordPressa jest jedną z najbardziej różnorodnych, żywych, przyjaznych i ciekawych społeczności, które na świecie istnieją. Myślę, że jak pojedziecie na dowolną inną konferencję, no to nie spotkacie tam takiej różnorodności, jaka jest w tej społeczności WordPressowej. No i idąc dalej tym tokiem rozumowania, gdybym chciał zrobić coś dla was, ponieważ uważam, że to ludzie są tutaj w tym WordPressie najważniejsi, żebyście wy mogli dalej z niego korzystać, to co ja mógłbym zrobić dla was faktycznie, żeby wam było lepiej? No i właśnie kilka chciałem wam podać przykładów na to, jak ja rozwijam WordPressa, ale jednocześnie są to oczywiście możliwości, które wy macie, aby go rozwijać. I przede wszystkim tłumaczę, tak jak już też Magda wspominała, jestem redaktorem tłumaczenia WooCommerce oraz oficjalnego motywu Storefront do WooCommerce. W marcu dostałem informację od Marcina Pietrzaka, że no, dzięki temu, że się angażowałem w tłumaczenia, to również zostanę generalnym tłumaczem, redaktorem tłumaczenia WordPressa, co daje mi możliwość akceptowania wszystkich tłumaczeń, tłumaczenia bez konieczności akceptacji od innej osoby. No i pomyślałem, co mógłbym też tutaj dać. Poczułem ogromną odpowiedzialność i stwierdziłem, że nie zatrzymam się tutaj, nie osiądę na laurach, tylko przetłumaczę
czy dokończę tłumaczenie Yoast SEO, także jednej z najpopularniejszych wtyczek do WordPressa na świecie, i zrobiłem to podczas Contributor Day w Londynie. Także wtyczka Yoast SEO, już teraz wszyscy możemy w całości, w 100% korzystać z tej wtyczki po polsku. No i również zobowiązuję się do tego, że to tłumaczenie będę utrzymywać. Oprócz tego po prostu pomagam. Pomagam w grupie WooCommerce.pl na Facebooku. Pomagam również na oficjalnym forum wsparcia WordPressa oraz wtyczek. Piszę. Tego nie robię niestety systematycznie i tak regularnie, jakbym tego chciał, ale też piszę poradniki, tutoriale, dzielę się kawałkami kodu. Jak coś ciekawego wyprodukuję przy stronie WP-Deska, to też nie raz, nie dwa wrzucałem kawałki kodu, które również mogły pomóc innym osobom. Występuję na WordCampach i na WordUpach. Nie zjeździłem jeszcze całej Polski, zostały mi chyba 2 albo 3 WordUpy, ale na większości byłem. I na wielu WordCampach, w zasadzie od 2014 roku na każdym WordCampie w Polsce byłem oraz również na kilku zagranicznych. Organizuję, w zasadzie to tutaj już trochę w czasie przeszłym. Pomagałem w organizacji WordCampa w Gdyni, w Lublinie oraz do początku tego roku organizowałem WordUp w Warszawie. No i kontrybuuję. Akurat tak się składa, że wczoraj nie kontrybuowałem, bo szlifowałem prezentację. Natomiast również bardzo często uczestniczę w Contributor Day i też jakąś cegiełkę dokładam. I tutaj też jeszcze chciałbym się na chwilę zatrzymać, jeśli chodzi o ten Contributor Day. Jak byliśmy na WordCampie, wydaje mi się, że to był Londyn właśnie, to organizator Contributor Day powiedział bardzo ważną rzecz, że to nie jest Contribution Day, tylko to jest Contributor Day. To jest dzień dla nas. To nie jest dzień, w którym wymagamy od siebie, że musimy, nie wiem, pomóc 50 osobom na supporcie albo zrobić 200 tłumaczeń i nie wiem, i 10 łatek do WordPressa. Tak naprawdę to jest dzień dla nas, na którym też możemy się uczyć, na którym możemy rozmawiać z innymi osobami, które WordPressa kochają i na przykład zjadły na nim zęby. Także to jest dzień dla nas i bardzo, bardzo podoba mi się idea, która zaczęła funkcjonować chyba po raz pierwszy właśnie rok temu, że Contributor Day jest komunikowany jako integralna część WordCampa, ponieważ wcześniej było to trochę inaczej. No jeśli wy chcielibyście zacząć, to co możecie zrobić? Wystarczy, że wejdziecie na stronę make.wordpress.org, ewentualnie na stronę główną WordPressa do zakładki Get Involved i tam znajdziecie wszystkie informacje, w jaki sposób możecie jeszcze pomóc. Znajdziecie tam wszystkie grupy, czyli te kategorie, o których mówiłem. Znajdziecie tam w zasadzie ponad 10 grup kontrybutorów WordPressa, od właśnie kodu, tutaj właśnie w tym kontekście akurat nazwanego core, ale również design, aplikacje mobilne, accessibility, tłumaczenia, marketing, także jest tam co najmniej kilkanaście grup, do których możecie dołączyć. Każda z tych grup co tydzień spotyka się na WordPressowym oficjalnym Slacku i tam możecie też znaleźć mentorów, którzy wam powiedzą na przykład, nad czym teraz pracują, co jest w tym momencie ważne i gdzie, w których miejscach możecie pomóc. I teraz tak, to wszystko możemy zrobić my wszyscy, natomiast jeszcze dodatkowe rzeczy możecie zrobić, jeśli jesteście właścicielami firm, do czego również was zachęcam. I tak, pierwszą rzeczą, do której was zachęcam, to przeczytanie sobie tego wpisu na blogu Matta Mullenwega, Five for the Future. Absolutnie nie mówię, że wracacie z WordCampa i w poniedziałek mówicie 5% swoich ludzi, że teraz wy będziecie rozwijać WordPressa, no bo to nie o to chodzi, też Matt tego nie robi. Natomiast po prostu przeczytajcie sobie, czy ta koncepcja w ogóle jest bliska waszemu sercu. Mojemu sercu jest bardzo bliska i my właśnie wprowadziliśmy taką zasadę, że każdy z naszego zespołu będzie się przyczyniał do rozwoju WordPressa i to jest też ten nasz projekt, o którym wspominała Magda, czyli Godzina dla WordPressa. Polega on na tym, że raz w tygodniu na godzinę wszyscy się odrywamy od pracy, to jest w godzinach firmowych, i pomagamy. Pomagamy na różne sposoby, uzupełniamy dokumentację, pomagamy na forach wsparcia, pomagamy w grupie WooCommerce.pl, ale generalnie pomagamy. Pomagamy zupełnie bezinteresownie,
I mamy głębokie przekonanie, że przyczyniamy się do tego, że WordPress się rozwija i że budujemy wartość dla ludzi. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie będziemy trochę zmieniać formułę tego projektu, żeby z jednej godziny tygodniowo, być może był to jeden dzień w miesiącu, ale to pewnie będziemy też informować. Możecie również dzielić się wiedzą, a jeśli nie wy sami, to możecie inspirować waszych pracowników do tego, żeby się tą wiedzą dzielili, albo po prostu stwarzać im takie warunki. Na pewno macie wiele case studies, albo już opracowanych workflow, których używacie w firmie, albo sprawdzonych narzędzi. Rok temu w Lublinie pokazywałem właśnie taki jeden slajd z narzędziami, których używamy w firmie i do tej pory, od czasu do czasu, ktoś mi dziękuje. Słuchaj, tego Monosnapa, którego poleciłeś do robienia screenshotów, no to w ogóle aplikacja Miodzio, korzystam codziennie. Także jeśli macie takie smaczki, to zachęcam was do tego, żebyście się dzielili. To daje naprawdę ogromną wiedzę i ludzie, którzy wcale nie muszą być waszą konkurencją, tego się też nie bójcie. Zamiast szukać przez, nie wiem, pół roku, jak do czegoś dojść, to mogą w zasadzie dostać takie rozwiązanie gotowe. Uczestniczcie w spotkaniach WordPressowych i również zachęcajcie waszych pracowników do tego, żeby w nich uczestniczyli. W WPDesku też mamy taką zasadę, że na WordCampy zwracamy koszty, albo raczej pokrywamy koszty uczestnictwa naszych pracowników w WordCampach. Także koszt biletów, podróży, zakwaterowania i takiej pierwszej naszej wewnętrznej powitalnej kolacji, wszystkie te koszty pokrywamy. Także do tego też was zachęcam. Możecie tworzyć również darmowe wtyczki i motywy. Jeśli macie już też jakieś gotowe kawałki kodu, które można by było przerobić na wtyczki, to również możecie to robić. No i last but not least, wsparcie finansowe. My w tym roku też stwierdziliśmy, że będziemy się chcieli dorzucić naszą cegiełkę do organizacji WordCampa. No i tak przy okazji sobie jeszcze przejrzałem, jak to wyglądało na poprzednich WordCampach w poprzednich latach. Wszedłem sobie na strony sponsorów, no i to, co mnie tam uderzyło, że w zasadzie większość firm, która się tam reklamuje, to są hostingi. To nie są firmy stricte związane z WordPressem. Oczywiście pewnie spory kawałek tortu się opiera o tego WordPressa u nich. Natomiast firm, które stricte zajmują się WordPressem, nie było ich aż tak dużo. Oczywiście one były, tutaj absolutnie nie odbieram tego, że ich nie było. Natomiast tych firm, na przykład agencji, software house'ów, czy firm podobnych do WPDeska, które robią wtyczki bądź motywy, takich firm było relatywnie mało. I moim takim marzeniem byłoby to, żeby takich firm w Polsce było więcej. No i to, co mi się bardzo również spodobało na stronie WordCampa, urzekło mnie i podpisuję się w 100% pod tym, co na stronie właśnie zostań sponsorem było napisane, to że zostając sponsorem WordCampa nie wymieniasz pieniędzy na reklamę, ale wspierasz WordPressa. I to jest coś właśnie, z czym w 100% się zgadzam. Tu nie chodzi o to, że przynajmniej my myśląc tak, o tym sponsoringu, nie myśleliśmy o tym, że pozyskamy tutaj nowych klientów, tylko myśleliśmy o tym, żeby ten WordCamp mógł być jeszcze lepszy, żeby organizatorzy mieli spokojną głowę, że wystarczy im pieniędzy na zrealizowanie tych wszystkich pomysłów, które w głowach mają. A wierzcie mi, że ponieważ współorganizowałem dwie ostatnie edycje, no potrafi tutaj w tym aspekcie być ciężko. Także tym się też przede wszystkim kierowaliśmy, myśląc o wspieraniu WordCampa, żeby pomóc temu WordCampowi, żeby on był jeszcze lepszy. No i też tak w ogóle, jak ja sobie o tym myślałem. Ja pracuję w tym momencie zdalnie. Wyprowadziłem się z Warszawy w lutym. I od tamtej pory w zasadzie WPDesk już można powiedzieć, że jest w 100% firmą, która pracuje zdalnie. No i siedzę sobie w domu w zasadzie, przed komputerem. Mogę sobie na spokojnie zjeść śniadanko. Siąść do komputera, pracuję sobie, zdzwaniamy się na hangoutach, rozmawiamy, nie muszę, nie wiem, na przykład tak jak w Warszawie 40 minut dojeżdżałem do biura, a tak siedzę sobie, mam pełen komfort, no i kto mi to dał? No WordPress, tak? WordPress przyczynił się do tego właśnie to, że też w całej społeczności WordPressa jest wiele firm, które właśnie pracują zdalnie, które umożliwiają tą pracę zdalną.
I dzięki temu, że też wprowadziliśmy taką kulturę, oczywiście inspirując się firmami, które robią to od lat, mamy teraz komfort pracy. Piotrek Jabłonowski, który pracuje też w UPDS-ku, przeprowadza się właśnie do Krakowa z Warszawy, bo to jest też miejsce, które jest bliskie jemu i jego żonie i mogą to zrobić w zasadzie w dowolnym momencie. Nie są przywiązani konkretnym miejscem pracy. Także to jest ogromna wartość, którą WordPress daje nam i również ja chciałem też dać coś WordPressowi. Także mniej więcej taka idea w ogóle stoi za tym, dlaczego pomagam. Dlaczego się angażuję i dlaczego uważam, że rozwój WordPressa przyczyni się nam wszystkim. No a tak bardziej powiedzmy, nie wiem, kapitalistycznie powiedzmy rzecz biorąc, czy opłaca się w ogóle być na WordCampie? No, mam nadzieję, że podałem już kilka argumentów, dlaczego warto być na WordCampie. Natomiast chciałem wam teraz jeszcze opowiedzieć historię, która odpowie na to pytanie, czy się opłaca. I ta historia wydarzyła się 2 lata temu na WordCampie w Gdyni. Rozmawiałem wtedy z Tomkiem Kołkiewiczem, który siedzi tam w drugim rzędzie. I Tomek jest właścicielem agencji SEO4NET, która zajmuje się pozycjonowaniem. No i rozmawialiśmy, zacząłem Tomkowi opowiadać, co robimy, że sprzedajemy wtyczki, no, że właśnie otworzyliśmy nasz globalny sklep, że sprzedajemy za granicą, no, że na razie idzie nam powoli, ale do przodu. No i Tomek mówi, wiesz co, a to pokaż mi tam waszego Analyticsa, ja tam sobie rzucę okiem na taki raport i może będę mógł ci coś podpowiedzieć. No usiedliśmy sobie z boku na ławeczce, zalogowałem się do Analyticsa, pokazuję mu, no i Tomek wchodzi do raportu, którego nigdy wcześniej w sumie na oczy nie widziałem, nawet by mi nie przyszło do głowy, żeby tam zajrzeć i poszperać w takich zakamarkach. No i mówi, słuchaj, z tych danych, które tutaj widzę, wynika, że pomiędzy pierwszą wizytą na waszej stronie, a podjęciem decyzji zakupowej, że mija w ogóle bardzo mało czasu. Więc na podstawie tych danych, które tutaj widzę, myślę, że mógłbym wyciągnąć taki wniosek, że prawdopodobnie cena, którą macie, nie gra znacznej roli przy podejmowaniu decyzji zakupowej. A może byście tą cenę podnieśli? No i zaszczepił ten pomysł Tomek w mojej głowie. Wróciłem z WordCampa, siadłem faktycznie jeszcze raz do tego raportu. Mówimy tutaj o stronie globalnej, także nie martwcie się, to was bezpośrednio nie dotyczy. No i to chodziło o wtyczkę Flexible Shipping, czyli naszą flagową wtyczkę. I ona już wtedy kosztowała $39, jak dobrze pamiętam. Ona była i tak już w tym momencie około 2 razy droższa niż konkurencyjna wtyczka na Code Canyon. Natomiast z Code Canyon nigdy nie chcieliśmy konkurować, bo takie jest nasze głębokie przekonanie, musielibyśmy wtedy znacznie obniżyć jakość naszych produktów. No ale pomyślałem, dobra, raz kozie śmierć. No i z $39 podniosłem na $79. I wyobraźcie sobie, że to faktycznie był strzał w dziesiątkę, czyli hipoteza, którą postawił Tomek, sprawdziła się. Nie dość, że nie było żadnych negatywnych efektów związanych z podwyżką tej ceny, no to jeszcze sprzedaż nam wzrosła. Oczywiście na pewno no, nie było to tylko i wyłącznie dlatego, że cena była wyższa, bo oczywiście robiliśmy również inne działania. Natomiast w zasadzie no to była przypadkowa rozmowa. My się nie umawialiśmy, że tak, spotykamy się i teraz będziemy razem pracować nad tym, żeby sprzedawać więcej albo drożej. Tylko po prostu z zupełnie takiej swobodnej rozmowy wyniknęło coś, co miało, no, chyba przyznacie sami, ogromny wpływ na nasz biznes. Przypuszczam, że doszlibyśmy do tego po jakimś czasie, ponieważ też robimy różne eksperymenty związane z cenami. Natomiast no tutaj to było takie naprawdę bardzo szybkie przełożenie hipotezy na działania i na to faktycznie, jak zaczął funkcjonować nasz biznes. Także myślę, że się opłaca i właśnie zachęcam was do tego, żebyście rozmawiali, bo mogliście tutaj przyjechać i w zasadzie powiedzieć sobie, że pójdę na prelekcję, nie wiem w sumie, czy z kimś pogadam. Albo na przykład, nie wiem, nie będę rozmawiał z tą osobą, bo ona w sumie zajmuje się czymś zupełnie innym i nie będziemy mieli wspólnych tematów.
Ale właśnie takie historie pokazują, że z zupełnie nieoczekiwanych sytuacji mogą wyniknąć niesamowite korzyści. Także bardzo Was zachęcam do tego, żebyście dali się ponieść, żeby ten WordCamp, żebyście go wykorzystali w 100% i żeby był dla Was no, niesamowicie inspirującym, magicznym i fantastycznym doświadczeniem. Biorąc pod uwagę, że i znając Magdę i osoby, które organizują WordCampa, uważam, że poprzeczka zostanie postawiona jeszcze wyżej, chociaż po Lublinie będzie o to na pewno ciężko. Dziękuję Wam bardzo za całą pracę, którą włożyliście w organizację WordCampa. Wiem, ile to kosztuje wysiłku i przypuszczam, że ostatnie 2 tygodnie były ciężkie i macie niewiele przespanych nocy, ale uważam, że daliście z siebie wszystko. Jestem przekonany, że to będzie fantastyczny WordCamp, który myślę, że możemy uznać za otwarty. Dziękuję Wam bardzo. Jeśli macie.